Moi drodzy, ja was bardzo pięknie witam w kolejnym odcinku z Freddy Fazbear Pizza Simulator. Kazaliście kupić mi kilka itemów, w których podobnie jest ukryta fabuła, także dzisiaj się tym zajmiemy. Jest to Fruity Maze Arcade, który właśnie w tym momencie kupujemy. Oraz dodatkowo jest to, moi drodzy, tutaj powinien to być zaraz, Candy Cadet. Dokładnie tak, wejdźmy sobie do Blueprint Mode, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jak jesteście nowi. Bądź też nie, łapkę w górę, czy możecie zostawić zawsze, jak wam się film oczywiście podoba, bądź spodoba, wiadomo o co chodzi. No i co, moi drodzy, pisaliście też, że jestem cymbałem i że podobno jeżeli wejdziemy sobie tutaj, to raz na jakiś czas na dole pojawi nam się jakaś dziura, w którą mamy wejść. Także będę sobie, tak wiecie, na spokojnie, żeby się nie wywalić. I w momencie, gdy tylko zobaczę tą dziurę, no to jakby spowalniam, co nie. I wiadoma sprawa, co nie. Tylko kurczę, na razie lap jeden, nic nie widzę. W ogóle, moi drodzy, pytania mam do was, bo widziałem, że ostatnie filmy z FNAFika mają mniej wyświetleń niż zazwyczaj. I kurde, chciałem się zapytać, czy jest to spowodowane tym, że seria wam się powoli nudzi, czy jest to spowodowane tym, że macie być może przesyt tego FNAF-a, no bo wiecie, nagrywałem go codziennie jakby przez kilka tygodni. Tych filmów leciało ponad, myślę, 40, około 40 przynajmniej, więc no jest to przynajmniej dla mnie w miarę zrozumiałe, że kurde, dobra, będę ginął, whatever. Jest to przynajmniej dla mnie w miarę zrozumiałe, że no prędzej czy później gra może się znudzić, kurczę, no tylko nie ukrywam, że właśnie jestem lekko zaniepokojony, bo na początku tłumaczyłem sobie sytuację na świecie, że wyświetlenia spadły. Tutaj było, jestem, o! Dobra, co teraz? Jakieś drzewa, ty! Co jest? Dobra, wjeżdżamy tu. Znowu drzewa. Pog. Kiełbasi mi pisał, że podobno gdzieś mogę ścianę jakąś walnąć w lewo. Tylko nie mam pojęcia gdzie. W góry. O, o, coś tu? Nie, nie mogę chyba. Dobra, jedźmy dalej. Czy to jest coś fabularnego? Kurczę, mam nadzieję. Mam taką nadzieję. Tutaj coś mogę? Nie mogę nigdzie tutaj w lewo. Dobra. Okej, może tutaj? Jakoś tak w lewo tutaj, coś w ten deseń, niestety chyba też nie. Ej, nie kumam, o co tu chodzi totalnie. To jest niby coś związanego z fabułą. Nie mogę tu nigdzie w lewo przez żadne drzewa się przedostać, niestety. Okej, mamy dwie drogi, chodźmy w lewo. Okej. Jerry's. A co mamy tutaj? Czekajcie, skoro tam było to Jerry's, to może tutaj to w lewo gdzieś będę mógł. Najpierw secret, a potem drugi secret, okej. Tutaj coś. Patrzcie, droga jakby się spowalnia. Jest coraz jakby, patrzcie, za chwilę nie przejadę. Jest coraz mniejsza droga i co, zaraz mnie wywali? Co jest? Muzyka, szumy coraz większe. Okej. Patrzcie to. Dobra, chodźmy najpierw tutaj, to jest mój dom. Czekajcie, dobra, idziemy tu najpierw czy tam? Wróćmy najpierw tutaj. Ja nie mogę, ty, totalnie nie ogarniam. Dobra, zaparkowałem, idę tutaj. Potykam jakiegoś typa. Come on, nie powinno cię tu być. Nie rób tej sytuacji trudniejszą niż powinna być. I co teraz? Nie rozumiem, o co chodzi z tym JRS? Dobra, przechodzę tak przez auto. No nic tu chyba nie zrobię, więc idziemy do tego domu. Pisaliście też w ogóle, że w tej części poznam fabułę marionetki. Nie ukrywam, strasznie mnie to ciekawi. Chcę powiedzieć, chcę cię dowiedzieć, kim jest marionetka. No musimy tu być. Domek Smurfa, Pogchamp, papy Smurfa. I co teraz? Okej. I nagle mój powiew zmieniony, czekajcie. Mogę iść tutaj? Ja nie rozumiem tej minigry totalnie. Przechodzę przez dom teraz jakby, tak? Rozbita szyba. Jakieś kroki. Patrzcie, ty łapy nieludzkie. Ja pier... Ale mam ciary w tym momencie. Ale mam ciary w tym momencie, nie rozumiem, o co chodzi. Śmieci, widzowie, to wasze miejsce. Znaczy co? Kto to powiedział? Ej, ale generalnie miałem kiedyś takiego znajomego i zawsze jak do niego po szkole szliśmy coś tam porobić, pograć piłkę, coś takiego, to jego ojciec zawsze do nas mówił: dzieci śmieci. I mi się tak skojarzyło właśnie teraz. Zostaw go samego dziś wieczorem, miał ciężki dzień. Co to jest? Ja nic nie rozumiem, ty. Jakieś drzwi. Bo mówiłem ci, żebyś nie zamykał drzwi. To jest mój dom, nie mogę tego zignorować. Open the door, otwórz drzwi. Okej, czyli w tym momencie musimy się cofnąć do tyłu, a tam rozbite okno. Okej, czyli przewidzieliśmy, znaczy przewidziałem to, co się wydarzy. Czy totalnie nie przewidziałem, ale ja lubię po prostu, wiecie, najpierw obejrzeć wszystko, a potem... No to jest tak samo jakbyście, nie wiem, w jakiegoś Wiedźmina grali czy coś. Ja jestem takim typem osoby, która najpierw zrobi ci wszystkie questy poboczne, a potem pójdzie z fabułą dalej. Ty, no i nie wiem, coś tu mogę zrobić, czy nie? Jest rozbite okno, nie? Uciekł znowu? Będzie przepraszał, kiedy wróci. Ty, nic mi to nie mówi. Nic, a nic mi to nie mówi, nie? Totalnie nic. Dobra, moi drodzy. Tutaj mamy ten maze i mamy tego typka. Także no, spróbujmy na razie go. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Czy to jest Iwona? Candy, candy. Get ready, ale z czym? Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. O! O, to jest ta historia. To jest ta historia, którą on ma nam powiedzieć. Dobra, to poślikajmy go teraz. I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Ta Iwona w ogóle angielska. Pomyślałem, co jest.
Dobry budżet. And maybe I will tell you a story. No, a powiesz dzisiaj tą historię, czy nie? Return to Candy Cadet no. Again. Chciałem tylko powiedzieć, że już nie mogę robić playtest. Nie wiem ile pieniędzy na nim zarobiłem, ale nie opowiedział mi historii, więc niestety, moi drodzy, następny odcinek. A, i tutaj też nie mogę. Rozumiem wszystko. Czyli co? No właśnie, czyli co? Kupmy sobie tą stację sanitarną. O, właśnie, Medical Station. Myślę, że ona na pewno jakkolwiek pomoże. Jestem wręcz przekonany, że to pomoże. Jest tutaj. Dobra, no nic. Przechodzimy do czegoś, czego ja dalej nie rozumiem. Pisaliście mi te mechaniki plus minus, ale one są tak jakby ciężkie do zakumania, że nic mi to nie mówi, moi drodzy. Dobra, zacznijmy od motion detector, zacznijmy ich zwabiać, arvent i zacznijmy printować na samym początku, bo to trwa najdłużej, co nie? Audio powinno dalej grać. Słyszałem stamtąd. Aha. Ale ty jesteś szmatą! Tak? Naprawdę? Bo to nie tak, że zginąłem w jakieś pół sekundy? Ty, w sumie mamy jeszcze jakiś hajs. Kupmy coś. Ewentualnie, moi drodzy, inaczej. Zamiast coś kupować, to napiszcie mi może po prostu, co tutaj może mi opowiedzieć historię, co nie? To wtedy w to się pobawimy. To wygląda, jakby miało oddać. Dobra, no nic, próbujmy. Generalnie pisaliście mi, pamiętam, żebym częściej używał tej silent wentylacji, jakby nie patrzeć, co nie? W sensie, żeby włączyć to tak, zacząć printować rzeczy, no i skupić się na tym, co słyszymy. Jeżeli słyszymy cokolwiek, to powinienem wyłączyć. Jakie tam są dźwięki, ty? Jeżeli się patrzę na tego i mam wszystko wyłączone... Nie no, żarty. Okej, okay. Vent bez audio na razie, skoro ich tu nie ma. I print. Dwa na raz? Dwa na raz. One się boją światła. Ta nas już będzie po stronie ciężka. Tutaj? Jest tu coś. Muszę poczekać. Czemu ja wziąłem advertisementy? Ja nie wiem, co mam zrobić w tym momencie, nie? Ciągle coś słyszę. Teraz drugi. Ja p***le. Ale to będzie ciężkie. Dobra, no czas mnie nie goni. Pojebane. Idź stąd. Nie mam venta włączonego. Kurwa! Nie wiem. To będzie ciężkie, to będzie turbo ciężkie. Lefty mnie zabił. To nie jest żaden Freddy, Fredbear, coś tam Lefty pisaliście. Przepraszam, że nie znam wszystkich nazw, nie mogąc ich znać, bo ich wcześniej nie spotkałem. O Jezu, nie, ta noc będzie posranie ciężka. Ich jest czterech tutaj, nie? Jezu, jaki to jest stres w ogóle. Jeszcze te reklamy mi skakują. Ja pierdziele, jak ja ostatnio nadszedłem, nie wiem. Mam radę. To jest gówno! Ja pierdziele! Czterech! Czaisz to czterech! Dobra, cały czas. Jako tako to obracanie się co... Nie no... To jest żart! That's the fucking joke! Palcie wroty. No już to są wszyscy, ja nie rozumiem. Nie jestem gotowy na czterech animatorników z czymś takim. Nie jestem, po prostu nie jestem. Silent vent, advertising. Jeszcze się to nie zrobiło, ja pierdolę. Nie. Ty Williamowska k***a, ja nie wiem. Ja sobie poczekam, co? A nie, bo wyłączyłem silent wentylację, ja pierdzielę. Nie. Takie śmiechy k***a. Wszystkie z każdej strony, co ja mam robić? Zrobię w końcu ten print flyer, skupa! Nie no. Nie wiem. Nie wchodź mi tu. Dajcie mi to wyprintować, proszę. Słyszałem coś tutaj. Dobra, ten silent vent trzyma temperaturę na jakimś tam poziomie. One more time. I patrzymy. 100%. Coś tu słyszałem. Dobra, przeszedł. Dobra. Order caps.
jest na razie cisza. Słyszałem cię, wypierdzielaj. Chyba wiem, jak to rozgrywać. Dobrze wykminiłem tego Silent Venta. To nic, mogę włączyć. That's okay, motion. Jest w porządku, Silent Vent. Kolejny ordering. Ale te dźwięki są za głośne. O kurwa. Silent Venta nie włączyłem, koniec mój. Spalę się! Kurwa, co to mi wyskoczyło? Ojojoj. Jak do tego podejść? A jakby zostawić to kurwa gówno na koniec sprintu, ja... Nie, nie mogę. Szybko poszło. Szybko poszło, nie? Nie wiem. Ja dopiero zacząłem grania. Ona już mi wchodzi. Silent Venta nawet nie odpaliłem. No, świetnie. Nic jeszcze nie zrobiłem. Czterech jest, przypominam. Ja pier... Dobra, Aftol, pier... się. Oj, widzowie, nie zrobię tego na bazie aktualnej wiedzy i umiejętności, którą mam. Musicie mi pomóc, jakieś tipy bym poprosił, bo czterech to jest za dużo. Kończę ten odcinek, idę sobie obejrzeć mecz w spokoju, życzę wam wszystkim miłego dnia. Subskrybujcie kanał, jeśli chciałbym, jak wam się odcinek spodobał. Powiem wam tak, mam wrażenie, przez to, że tutaj te kurde jumpscary są zawsze tak niespodziewane, ja się boję bardziej niż w FNAF 4, nie? Bo w FNAF 4 plus minus wiesz, kiedy się możesz jumpscary jako tego spodziewać. Tutaj nie masz pojęcia, one są randomowe!